Marek Kłakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan europoseł Nowej Lewicy, Marek Balty. Dzień dobry, panie pośle. Witam, panie redaktorze, witam telewizor. I należy jeszcze dołączyć jedną nazwę. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Tak, to jest grupa SND, której jestem członkiem w Parlamencie Europejskim. Pan jest jeszcze w Nowej Lewicy, czy nie jest pan? Tak, bo tam jestem był pan zawieszony, nie zawieszony. Co tam się działo? Tak, jestem nadal członkiem partii Nowa Lewica. Bez funkcji? Bez funkcji, zwykłym członkiem, dwukrotnie zawieszony, dwukrotnie odwieszony, a nieraz ukarany, bo też nie było za co karać. Dobrze. No to teraz tak, takie moje przemyślenie, że dawno pana u nas chyba nie było. Świetnie się pan trzyma, bo ostatnio razem jak pan był, to wiem, że rząd mówił, że mamy węgla na 200 lat. Teraz się okazuje, że węgla już w kopalniach nie ma, czyli minęło 200 lat, pan tak się świetnie trzyma. Pan myśli tak już tak na poważnie, że Polakom grozi głód, że zbliża się ten wielki głód do Polski? Oby nie. A jeśli chodzi o to, co rząd mówi, to od dłuższego czasu już chyba pewnie wszyscy się zorientowaliśmy, że rząd gada bzdury. Oczywiście w kopalniach węgiel jest, ale polski rząd walczył o polski węgiel, a nie ograniczał, bo on jest w kopalniach, trzeba go wydobyć. Problem w tym, że przez wiele lat polski rząd nie robił nic, żeby otwierać nowe możliwości wydobywcze polskiego węgla, ale rozwijał import węgla choćby z Rosji. I kilka lat temu ten import rósł. Dopiero teraz, kiedy Unia Europejska zakazała importu węgla z Rosji, no to mamy ten problem, że brakuje nam w Polsce węgla. I proszę sobie wyobrazić, że importujemy węgiel z Kolumbii. To do Polski importujemy węgiel z Kolumbii. To tak jakbyśmy z Polski do Kolumbii eksportowali kokainę. No to po prostu jest jakaś paranoja, do której doprowadził polski rząd. A problem w tym, że nikt nam nie nakazuje zamykania kopalń. My jako Polska jesteśmy w Unii Europejskiej i zgodziliśmy się na ograniczenie emisji CO2. Mamy mniej emitować CO2, ale z jakiego węgla będziemy mniej emitować CO2, nikt nam nie mówi. Przecież nie musieliśmy importować węgla z Rosji, mogliśmy spalać w ramach tych możliwości, które mamy, tych możliwości, na które zgodził się rząd, polski węgiel. Ale polski rząd wolał kupować dużo tańszy węgiel z Rosji i uzależniać nas od węgla rosyjskiego. A te transporty na Ukrainę co jadą, to z węglem jadą, nie z węglem? Tak się mówię, właśnie też słyszę, i to jest też jakiś kolejny skandal, że Polska wyeksportowała w tym roku ponad milion ton węgla do różnych krajów. Na Słowację, między innymi chyba też na Ukrainę. No pan jest w tak dobrym położeniu, że pan sobie z Brukseli może ten węgiel przywieźć, bo w Belgii też są kopalnie, też można wydobywać węgiel. W Belgii są pozamykane kopalnie w tamtym rejonie już od wielu, wielu lat nie ma kopalni. Ale jest to problem. Po pierwsze, wydaje mi się, że polski rząd krzyczał zakazać importu rosyjskiego węgla, ale tak naprawdę myślał, że nikt tego zakazu importu nie wprowadzi i nie przygotował się na tą okoliczność, bo skoro polski rząd wszystkim mówił, nie uzależniajmy się od rosyjskiego węgla, to mógł w pierwszej kolejności nie uzależniać Polski od rosyjskiego węgla. No tak, ale możemy powiedzieć, że będziemy teraz palić czym chcemy, tak, bo pan prezes Kaczyński mówił, tylko nie oponami, tak to wszystkim można palić. Nie powinniśmy palić czym chcemy, nie powinniśmy spalać słowa śmieci. Pana prezesa Kaczyńskiego. No ale to, że niektórzy ludzie mówią różne rzeczy, to my nie musimy w taki sposób się zachowywać. Jednak powinniśmy się... No to czym palić, skoro nie ma tego węgla? No, powinniśmy palić dobrym opałem, który polski rząd powinien zapewnić. Skoro doprowadził do sytuacji, w której tego opału nam brakuje i doprowadził do sytuacji, bo przecież mówił, że z będziemy mieli import wystarczającej ilości węgla i opału do Polski. Gazu nam ma nie zabraknąć, ponieważ mamy dużą, grubą, wielką rurę do norweskich złóż.
no to ja liczę, że polski rząd dotrzyma słowa i tego opału nam nie zabraknie i ten opał będzie. No, słyszę, że jest problem dzisiaj. Pan się żartuje troszeczkę z rządu, tak? Bo pan mówi, że liczy pan, że rząd dotrzyma słowa. Wierzy pan w to? Ja mogę żartować z rządu. Przecież ten rząd mówi poważne rzeczy, że będzie 1 000 000 elektrycznych samochodów za 2 lata, że będzie 1 000 000 mieszkań w Polsce. No, on mówi bardzo poważne rzeczy, tylko no, nie poważnie się zachowuje. Byle czym palić w piecach, też pan prezes no to jest, no właśnie to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Polski rząd, polski wicepremier Sasin i polski premier Morawiecki powinni zrobić wszystko. Premier Sasin gdzieś zniknął, nie widuję go. Ja nie wiem, słyszałem, że mają jakieś problemy w komunikacji z premierem Morawieckim, ale to błąd, bo w takiej kryzysowej sytuacji jednak wicepremier z premierem powinni współpracować, a nie się dochodzić. Teraz jeszcze zapytam, panie pośle, gaz droższy, węgiel droższy, jeżeli w ogóle będzie, energia bardzo, żywność podrożała. Czy Polsce grozi głód tej zimy? Myślę, że Polsce nie grozi głód, ponieważ my jesteśmy eksporterem żywności. Ceny mogą wzrosnąć, ale bardziej obawiałbym się... Ale za co kupić te ceny? Za co kupić te artykuły? No, bo pan mówi, cóż z tego, że mamy artykuły, jak one są bardzo drogie. No to prawda. I tutaj polski rząd powinien wprowadzać odpowiednie osłony dla osób, którym będzie brakowało i na ogrzewanie, i na takie codzienne życie. A to prawda, że Francja stop powiedziała podwyżką energii? Nie słyszałem, ale tak, jako Parlament Europejski, jako Komisja Europejska chcemy wprowadzić taką czapkę, czyli limit na ceny na gaz i chcemy również wspierać rządy poszczególnych krajów, żeby łatwiej mogły odzyskiwać pieniądze od pośredników. Czyli URE nam jest niepotrzebne. Proszę? URE nam jest niepotrzebne, nie, Urząd Regulacji. URE jest wewnętrznym naszym regulatorem i dobrze, że to URE jest. Ale w wielu krajach Unii Europejskiej nie ma urzędów regulacji cen jest energii. Jest tańsza energia. Niekoniecznie. Nawet we Francji, która ma 80% energii z elektrowni atomowych, ceny energii nie są za niskie. Są też wysokie, ze względu na to, że rynek energii europejskiej jest wspólny. No tam mają, panie redaktorze, ale wszystkich dotyka ten kryzys wywołany przez Rosję. No, nie ma co się oszukiwać. Ten kryzys został wywołany przez Rosję i jesteśmy celem ataku energetycznego ze strony Federacji Rosyjskiej jako Europa. Przejdźmy już tak trochę bardziej politycznych tutaj krajowych spraw. Czy opozycja pójdzie razem do wyborów? Tego nie możemy być pewni do samych wyborów, ze względu na to, że są różnice pomiędzy partnerami i na przykład PSL nie wyobraża sobie, żeby startować z lewicą na jednych listach, choć wspólnie startowaliśmy do Europarlamentu. I wcześniej też rządziliśmy wspólnie. I wcześniej też rządziliśmy wspólnie, ale oni obawiają się utraty swojego bardzo konserwatywnego elektoratu. Czyli No nie wiem, czy wsi, bo no, PSL już, dzisiaj mówi, że nie PiS jest... już tak podkradł już tą PSL polską dzisiaj wieś. Mówi, że jest partią miejską, a nie wiejską, ale myślę, że chodzi o konserwatywny elektorat, który jest związany z Kościołem Katolickim i z takimi tradycyjnymi postawami. To kto najbardziej przeszkadza, żeby to na jednych listach wystartowała opozycja? Myślę, że wszyscy patrzą jeszcze na sondaże. Jest jeszcze dosyć daleko do wyborów. Myślę, że decyzja będą zapadały w przyszłym roku na wiosnę. No i wiele osób się boi, że może się nie znaleźć na listach, jeżeli będą wspólne? Może tak też być, ale jeśli będzie koalicja partii opozycyjnych, to ta koalicja ma szansę na bardzo dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Idąt może dać więcej mandatów niż start samodzielny poszczególnych partii. Więc nie wykluczam, że będą wspólne listy. Może być jedna wspólna lista, a mogą być na przykład dwie listy, bo jednak, żeby
nie zostawić elektoratu opozycyjnego w domu, który jest bardziej konserwatywny i który jest bardziej na przykład liberalny, no to może będzie decyzja na temat tego, żeby jednak były dwie listy opozycyjne, ale poszerzające bazę wyborców. Rząd jeszcze ma rok czasu, żeby troszeczkę, przepraszam, pogrzebać przy ordynacji wyborczej. Pan myśli, że będzie tam jakieś manipulacja, jakieś zmiany w ordynacji wyborczej? No jeśli będą te zmiany w ordynacji wyborczej, to opozycja nie będzie miała wyjścia i na pewno pójdzie na jednych listach. Bo jeśli rząd wprowadzi 100 okręgów wyborczych, w których będzie mniej możliwości wyborczych, to realny próg wyborczy wzrośnie do 20%, więc partie opozycyjne nie będą chciały stracić. Czyli w jakim garniturze pójdziecie? Nie czerwonym, nie zielonym, nie żółtym, nie pomarańczowym, bo to kolory są ugrupowane. Panie redaktorze, tak? Dla Polski, bo jednak to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, tak? Myślę, że w garniturze biało-czerwonym, ze względu na to, że to, co robi polski rząd obecnie, kłóci nas ze wszystkimi dookoła, doprowadza do tego, że kryzys, który jest na całym świecie, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, dotyka nas bardziej niż kogo innego, bo inflacja w Polsce jest jedną z wyższych w krajach Unii Europejskiej. No i nie czujemy się bezpiecznie. To jest najgorsza rzecz, że przestaliśmy się czuć bezpiecznie w swoim kraju, do czego doprowadził rząd. Nie czujemy się bezpiecznie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, jako eksporter żywności. Nie czujemy się bezpiecznie energetycznie, jako duży producent surowców energetycznych. To są poważne zarzuty dla polskiego rządu. A teraz czekam, że pan pochwali rząd PiS-u. Chodzi o reparacje wojenne od Niemiec. No to ja uważam, że te reparacje w Polsce się należą. I o tym od dłuższego czasu mówię. Powinniśmy uzyskać odszkodowanie od Niemiec. Ja pochodzę z rodziny. Ale się mówi, że już rodziny tam gdzieś w 70-tych latach było podpisane jakieś porozumienie. No okazuje się, że to porozumienie nie do końca było takim porozumieniem, że to porozumienia były zawarte nie na reprezentatywnym szczeblu, że porozumienia były zawarte też przez kraje, które nie reprezentowały interesów Polski. Jest problem z tym. Dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość się tym tematem zajęło, ale przypomnę, że w 2004 roku Sejm pod przewodnictwem marszałka Józefa Oleksego podjął już uchwałę o tym, żeby zobowiązać polski rząd do dochodzenia reparacji i odszkodowań zadośćuczynienia od federalnych Niemiec. Więc tutaj PiS nie robi łaski, ale dobrze, że tą sprawą się zajął. Szkoda, że przez 7 lat przygotował tylko informacje o tych szkodach. Przecież każdy z nas wie, jak Polska była zniszczona. Każda rodzina w Polsce straciła kogoś spośród bliskich. Widzieliśmy, jak wyglądało na filmach, przynajmniej my, ale ja rozmawiałem z moimi dziadkami, babciami, których bracia, siostry były mordowane, były w obozach koncentracyjnych niemieckich i znamy tą sytuację, jaka była po wojnie, jaki był dramat, jaka była bieda i jak ludzie musieli ciężko pracować, żeby wyjść z tej biedy. Kolejny temat, skrócony czas pracy z 40 godzin do 35. Jak ktoś tak słucha z boku, aha, rząd PiS-u ma nową propozycję. A to propozycja lewicy. No, oczywiście tak, jak pan redaktor cofnie nasze wywiady, to ja pewnie o tym, żeby obniżyć czas pracy, skrócić czas pracy. Sprzed 200 lat te wywiady. Tak, to już były sprzed wielu lat te wywiady. Mówiłem o tym, bo panie redaktorze, szanowni państwo, nie po to wynajdujemy komputery, oprogramowanie, roboty, żeby ciężej pracować albo żeby te roboty i komputery zabierały nam pracę. To wszystko, co wynajdujemy, ma nam ułatwić pracę i doprowadzić do tego, że będziemy za te same pieniądze pracowali krócej, będziemy mieli więcej czasu dla naszych rodzin, dla siebie. A co z pracą fizyczną? A co z pracą fizyczną? No bo pan mówi teraz o takiej pracy, zajęciach pracownika umysłowego. Niekoniecznie. Tak? No, są roboty, które ziemne jakieś, kopanie rowów, o układanie chodników. Przecież już mało kto z ludzi kopierowy są od tego koparki, są od tego urządzenia, które są dużo bardziej efektywniejsze. A układanie chodników na Też są odpowiednie maszyny, które to robią bardzo sprawnie. Panie redaktorze, podnoszenie pensji
wynagrodzeń. I dobrze, że polski rząd podnosi pensję minimalną. Nigdy nie doprowadziło w historii do bezrobocia. Takie działanie doprowadza z reguły do tego, że przemysł się unowocześnia, jest bardziej konkurencyjny i tak naprawdę potrzeba więcej, ale wykwalifikowanych pracowników do obsługi tego skomplikowanego przemysłu. I pan Marek Balcz się naradził przedsiębiorcom. Dobrze, że rząd nie, podnosi. Nie, absolutnie. No proszę zobaczyć, ilu przedsiębiorców... To rząd nie daje na to pieniędzy na podwyżki, tylko to przedsiębiorca ma u siebie w kieszeni znaleźć na podwyżki dla swoich. Panie redaktorze, tak, przedsiębiorcy mają znaleźć te pieniądze, ale przedsiębiorcy też korzystają na tym, oni sobie to zrekompensują na podwyższonych cenach różnych usług i towarów. I znowu drożej zapłacimy. Niekoniecznie to koło będzie... Koło zamknięte. No, ale niekoniecznie to w ten sposób będzie działało. Proszę zobaczyć, jaka jest pensja minimalna w Niemczech. Jest chyba trzykrotnie wyższa niż w Polsce. Tam jest chyba 1700 euro pensja minimalna. No to proszę zobaczyć. I tam w tej gospodarce brakuje 2 milionów pracowników. Więc to nie jest tak, że pensja minimalna zabija przedsiębiorców i zabija rynek. My dzisiaj potrzebujemy unowocześnienia, potrzebujemy większej konkurencyjności i potrzebujemy więcej pieniędzy dla zwykłego obywatela. No to ostatnie pytanie już, króciutkie. 500+ to jeszcze jest tyle warte, czy już powinno mieć 700+, bo w zasadzie jest taka inflacja, że to wszystko podrożało, że te 500+ starcza na o wiele mniej niż 2-3 lata temu. Myślę, że jest potrzebne dokonanie sprawdzenia, czy to 500+ działa w taki sposób, jak miało działać. Podpowiadam lewicy, jak mogą wygrać wybory. Tak? Panie redaktorze, jeśli 500+, jeśli 500+ spowodowało większą dzietność, a wiemy, że nie, bo za rządów tych 7 lat rządów PiSu mniej dzieci się urodziło niż z okupacji hitlerowskiej w Polsce. Teraz więc... może się to zmieni, jak będzie mniej energii. No, panie redaktorze, myślę, że nie, bo ludzie się czują, nie czują się bezpiecznie. A jeżeli obywatele nie czują się bezpiecznie, to nie ma chęci do posiadania większej ilości dzieci. Już musimy kończyć, bo ktoś puka do nas. Poseł Marek Euro, poseł Marek Balt z Nowej Lewicy był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.